Ani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj taka wycieczka po Warszawie. No właśnie, a teraz jestem na 30 piętrze w Pałacu Kultury. Zobaczcie sam widok. No jest bardzo fajnie. No to nie taka przyjaźka, ja nie tak samo pokażę Wam mój pensjonat, w jakim jestem hotelu. Wszystko po kolei, jest godzina dokładnie teraz 19:19. I zaczynam taki vlog. Pamiętajcie, łapce w górze, subskrypcja, dzwonko na bieżąco. Wpadajcie na Instagrama, tu macie Amekret. No i na TikToka Amelciakupka. I lecimy z filmem. Siema. Jeszcze jest gonga. Hejka kochani, ogólnie jest godzina jakaś 22, no właśnie 22:20. Ja jakąś godzinę temu wróciłam do domu i ja normalnie prawie zasnęłam w tym łóżku, serio. Ja mam zamknięte oczy, masakry ci się czuję, bo jestem taka zmęczona, bo ci przyszłam jakieś... Pokazuje mi na telefonie, że 12 000 kroków, ale mi się wydaje, że trochę więcej, bo naprawdę dużo chodziliśmy tutaj w Warszawie. No i pokażę wam ogólnie mój cały apartament, to powiem wam, co dzisiaj robiłam. Ale może zacznę wam pokazać, co jestem dzisiaj ubrana. Taką bluzę, niedługo dam w niej posta i oznaczę firmę, od której właśnie ma tu bluzę, chyba Kiss Me Bang Bang, w tym stylu. Takie spodenki z Bershki, no i skarpetki. A ogólnie mega mi było gorąco w tej bluzie, bo dzisiaj było właśnie 2 stopnie chyba w Warszawie, a ja miałam tą bluzę i myślałam, że tam się ugotuje, serio. I ogólnie wiem, że strasznie wyglądam, ale zmył mi się makijaż, w ogóle zaraz wam wszystko opowiem. Ale dobra, przejdźmy do pokazania tego mojego pokoju, w którym ja śpię. No i strasznie porządek, bo jakby wiecie, teraz byłam zmęczona, wcześniej szybko poszłam do Warszawy, żeby po prostu pochodzić i nie zdążyłam tego tak w miarę ogarnąć, ale dobra. No, mam taką szafę właśnie z lustrem. Zawsze właśnie zwracam uwagę, czy jest lustro, bo dla mnie to jest bardzo ważna część pokoju. Następnie miałam takie drzwi, tutaj taką półkę, tam taki bałagan, no dobra. Telewizor, tutaj mam okno i zasłony, takie białe. Otworzę bardziej to okno. Łóżko takie dość duże. Te dwie lampki, bo to jest ogólnie łóżko na dwie osoby, ale masz teraz śpi z rodzicami, bo tak stwierdziłam, że tak będzie git. To takie, takie krzesło, taka półka, tam jest moja półka. To ogólnie są moje bagaże. No jest trochę nieporządek. No i tak się wszystko prezentuje. Taki, no spoko pokój jak na hotel. Aha, jeszcze to są takie fajne obrazy. To jest bardzo ładne akurat, jest naprawdę. No i dobra, chodźmy teraz do przedpokoju. No to, może jest to światło. Dobra. No to tutaj mamy ogólnie drzwi wyjściowe. Takie zwykłe białe ściany. Tutaj mam łazienkę. O. Mam właśnie coś teraz syf, bo moja mama teraz się myła i w ogóle. Ja teraz będę się myć. Ale tu mam pralkę, aplikację, kran, lustro takie fajne z światłem, taki prysznic. I czekajcie, otworzę go. O. Prysznic taki z LEDami. Ja to też wszystko prezentuję, taka też spoko łazienka dość. Tutaj mamy dalej właśnie szafę z lustrem, tak samo w przedpokoju. I dobra, teraz przejdę do salonu. Tutaj mam właśnie salon z kuchni, właśnie teraz sobie siedzi i coś tam jej rysuje. Rysuję, badam. Mhm. Właśnie mam tutaj kuchnię. O, proszę bardzo, tak się prezentuję. Tu mam takie małe LEDy, tu mam takie... Kurde, zapomniałam, jak to się nazywa. Chyba wiecie, o co chodzi. Taka malutka kuchnia, no wiecie, co tylko na 2 dni tu przyjechaliśmy w sumie. Na jedną noc. Tutaj mam właśnie łóżko mojej siostry rodziców, bo stwierdzili, że będą razem spać, że miałam ja sama takie wielkie lustro. No super jest lustro akurat. Taki stół, tutaj mamy fotel, dywanik. Elegancko telewizor jest. No jest gdy w ogóle ta lampa przestała działać, nie wiem, o co chodzi, że się działa i no przestała, więc na razie używam takich lampeczek. I tutaj mam taki balkon. O. Tutaj się prezentuje. Zobaczcie sobie na relacje na Instagramie jeszcze, bo tam pokazałam. Tam właśnie jest mój pokój. Ogólnie, no dzisiaj w Warszawie nie jest za fajna ta pogoda. No a tak wam jeszcze pokażę. O. No wiadomo, porządku nie mam, bo jeszcze to ogarniamy, wiecie co chodzi. Tu właśnie jestem przedpokój, to wcześniej wam pokazywałam. No i mój pokój. Dobra, to mniej więcej pokazałam wam właśnie, jak wygląda apartament. I teraz idę się myć i ogólnie jak będę pielęgnować sobie włosy, ogólnie ogarniać twarz, to może wam opowiem, co mniej więcej dzisiaj robiłam i po co tak naprawdę jestem w Warszawie. Co tutaj robię? Wszystko wam powiem, tak mniej więcej zdradzę. I tak samo właśnie dzisiaj nagram tak w nocy i jutro rano myślę, że nagram i wstawię taki film. No taki dość luźny. Stwierdziłam, że już nagram takiego vloga, rutynę, można powiedzieć, w Warszawie. No i dobra, kochani, właśnie idę się ogarniać, bo naprawdę jestem umęczona, nie wiem, czy po mnie widać. I widzimy się za chwilę. Dobra, jestem w łazience i teraz będę zmywać makijaż. I mam nadzieję, że będzie dobrze widać, bo nie wiem, czy w ogóle widać. I teraz będę mówić, co się robiłam i tak dalej. Dobra, jak coś, to będę się schylać po prostu. I muszę iść po wyciki, bo zapomniałam wyciku. Dobra, ustawiam sobie po prostu na gimbala i mam nadzieję, że teraz mi dobrze widać. No i będę po kolei zmywać makijaż. Okej, no zacznijmy. Będę wolny strasznie, jeszcze gorzej niż teraz. Na razie, aż tak mam. Będę sobie paskę, bo jestem tak bardzo zmęczona.
Ja szybko ci zaznaczuję to. I w ogóle, dobra. Może wam na początek powiem. Co ja w ogóle robię w Warszawie? No to ogólnie szykuje się super projekt. Nie będę wam zdradzać jaki. Sami zobaczycie efekty. Mam nadzieję, że super pójdzie. No i jutro właśnie będę w takim studiu cały dzień. I będę robić ten projekt z różnymi osobami. Naprawdę super wyjdzie, mi się wydaje. No więc czekajcie i bądźcie aktywni na moim Instagramie, na YouTubie. I sami zobaczycie efekty. Nie mogę naprawdę wam nic więcej powiedzieć. A co ogólnie dzisiaj robiłam, no to jechałam do Warszawy jakieś 5 godzin, coś w tym stylu. No i chyba troszeczkę się źle czułam na początku, w ogóle nie wiem, jakaś głodna byłam, ale później już było nic. Ogólnie było mega korki w ogóle, no ogólnie się jakaś burza, więc pogoda się udała, ale w sumie to nie jest jakieś ważne, bo było nawet też przyjemnie. W sensie, no trochę padało, było mokro, ale jednak było gorąco i naprawdę jak tej się nagle dosiłam. I byłam w galerii Arkadii. Ja sobie nie zakupiłam, ale to sobie kupi tylko koszulkę, ma jeszcze też jakieś tam dodatki. Ja z mamą nic sobie nie kupiłyśmy. No nie, tak po prostu. Jeszcze byłam ogólnie na tak naprawdę w centrum byłam. Mam teraz bazę kultury, tak samo byłam w Starbucksie, restauracji, KFC. No wiecie, było jedzonko, bo byli trochę głodni po tej podróży. Mam tak samo na widoku, jak się widzą, 30 pięter na widok właśnie na pac kultury na samej górze. I naprawdę to super było widać. Nawet wam nagrałam urywkę, więc teraz sobie mogę urzucić. 30 piętro jest nasze. No właśnie. Jeszcze tak daleko idę, co znaczy tak wysoko nie jechaliśmy nigdy. No, ale będzie działa, ja tam jeszcze nigdy nie byłam, a miałam miskazę na wycieczce, ale się nie udało. Wiki? Jesteś na 27 piętrze, Olga, patrz. Ja nie mogę, szybko idzie. Ja nie hamuję, ja nie mogę. Czyli dzisiaj szalejmy w Warszawie. I co, działa to? Działa, bo jakieś zbliżenia, widzę tam gościa chodzi po drzewie. Dobra, już chyba jesteście po urywce właśnie z tego momentu, gdzie byłam na samym górze Pałacu Kultury. Super było, naprawdę ja miałam to pojechać z klasą, ale jednak się nie udało z koronawirusa i chyba też pojedziemy drugi raz we wrześniu. W sensie ja pojadę drugi raz, bo byłam się z rodzicami. No i naprawdę nie żałuję, super było, szczerze powiem. Wszystko było widać i było ładne słońce, nagrałam tak TikToki, bo nie wiem, sobie robiłam fajnie. Więc zobaczcie efekt tak samo na Instagramie Amelukę, więc wpadajcie tam. A jutro wstaję o godzinie chyba 10:00, 9:30. No i będę się zbierała właśnie do tego projektu. No kurde, tak bym chciała wam bardzo powiedzieć, ale no nie mogę po prostu, bo to mam taki surprise. I jeszcze w ogóle ostatnio wiedziałam, że bardzo podobał mi się filmik, ten prank na mojej mamie. Więc co by na to, jakbym włączyłam ten z komentarzu, żebym nagrała więcej takich filmów. Bo w sumie było śmiesznie dość. No i fajnie takie z tym wodzą. No jakoś fajnie mi się w ogóle nagrywa. Mam nadzieję, że w ogóle teraz komentarze będą włączone, bo jak nie, na to będzie Rakiewsko, bo właśnie niektórzy nie wiedzą, czemu ja mam te komentarze czasem włączone, czasem nie mam włączonych. Ja o tym nie decyduję tylko YouTube, bo jakby ja mam 14 lat i YouTube jakby strasznie zwraca uwagę na hejt. No po prostu jak jakieś komentarze będą naruszać zasady społeczności, no to od razu jakby ten YouTube włączył te komentarze i w ogóle coś tym słowa działa. Sobie jakby zobaczcie pod moimi filmami komentarze i tam więcej informacji dlaczego. No i sami będziecie wiedzieć. Ja naprawdę jakbym mogła na tym panować, no to oczywiście chciałabym, żeby te komentarze były włączone, bo bardzo lubię wam moje serduszka, ogólnie czytać te komentarze. No ale na szczęście na przykład na takim Instagramie nie ma takich zasad i możecie sobie pisać śmiało co chcecie. Ja wszystko czytam, naprawdę wszystko, staram się odpisać na priv. No ogólnie na Instagramie jestem bardzo aktywna. A tak to ogólnie chciałam tak samo zaprosić was na aplikację Hypee. Tam mogę nagrać dla was jednominutowy film, gdzie was pozdrawiam, gratuluję za to, na przykład sobie gratulowałam takiemu chłopakowi 4000 subskrypcji na kanale jego. No i bardzo fajnie się nagrało. Sami zobaczcie, możecie zobaczyć właśnie na moim profilu, a mailing sobie wpiszcie i tam będziecie wszystko mieć. No i co, ja chyba w sumie już mam makijaż, chyba jest już git i mam megatronik. Akurat przed projektem. No na takie nie miałam, ale cóż. I chyba teraz będę się już łamać, muszę mieć porządnie włoski w ogóle i później się jeszcze to zadezwę, nie jakoś się wymyję. No i dobra. Zaraz wracam. Hejka, już jest kolejny dzień. Co prawda miałam się odezwać do was rano, ale nie miałam czasu, byłam taka zaspana, nie widziałam co się dzieje, bo wstałam dość późno. I jest godzina 22:44 i uwierzcie mi, mam się jeszcze nagrywać. Dopiero wstałam i naprawdę tak się sobą czułam, w sensie byłam mega zmęczona, wiecie co chodzi. Ja normalnie przyszłam i tak padłam, tak śpiąca, byłam taka głodna, wiecie co chodzi. Przysnęło mi się, ale stwierdziłam, że muszę dla was nagrać i wiem, że moja fryzura no nie wygląda najlepiej, ja już nie wygląda najlepiej, ale no trudno, mam jeszcze na sobie tonę makijażu tak naprawdę.
bo właśnie dzisiaj był realizowany ten projekt. No i powiem, że się udał. Jeszcze nie widziałam efektów, ale mi się wydaje, że poszło dobrze, ogólnie ludzie byli super. Nie mogę wam nic więcej powiedzieć, ale mogę tylko powiedzieć to, że no możliwe, że nie wiem, za 2 miesiące użycie mnie w galerii, coś w tym stylu. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Sami zobaczycie efekty na Instagramie i dalej. Wszystko będę, o wszystkim będę was informować, ale naprawdę jestem w wielkim szoku, bo to był jeden z moich najlepszych dni w Warszawie. Tutaj na YouTubie też będę dużo o tym mówić, więc oczekujcie, ale no zdziwicie się na pewno. A tak to jutro jeszcze pójdę właśnie do Warszawy na Stary Rynek i później będę jechać do mojego miasta, ale naprawdę ta przygoda w Warszawie się udała i była super. Chociaż za dużo wam nie pokazałam, ale myślę, że wam, jak wam powiedziałam, no to sobie sami to wyobrażacie, jak było. I to było bardzo dobrze, przed chwilą zjadłam kopytka, no i się najadłam i zaraz będę się myć, zmywać ten makijaż i idę spać. Ale naprawdę, co prawda, kocham Warszawę i nie jestem to bardzo, bardzo często, ale myślę, że może to kiedyś będę mieszkać, mam to w planach. Widzę po ciemnie, że zdziwiony. Ale no co wy na to myślicie? Ja myślę, że fajnie by było, nie? Ale spoko, mam jeszcze trochę czasu. A może tutaj chcesz mieszkać? To jest New York czy to jest Londyn? New York. Tak? A, gdzie lepiej, Warszawa czy New York? Chyba New York. Ale dobra, Warszawa też może być, to jest taki New York, nie? Tak, fajnie, fajnie. W Polsce. No nie wiem, może w Ameryce będę mieszkać. Ogólnie Amerykańczyk miała naprawdę świetny dzień, naprawdę świetny. No, byłam zadowolona, mega. Wszystko zobaczycie już za niedługo. No kurde, o co chodziło? Chciałam wam pokazać teraz, powiedzieć, ale no nie można. Bo to mam taka niespodzianka, taki surprise. Dobra, kochani, już będę kończyć ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie łapce w górze, subskrypcję oraz dzwonko, być na bieżąco. To macie mojego Instagrama i TikToka, więc padajcie tam na TikToku, jestem coraz bardziej aktywna, bo ostatnio nie mam nic, ale teraz wracam. A na Instagramie coś prawie co 2 dni daję posty, angażuję się w relacjach, więc sami zobaczcie. Pan... Amalka, jeszcze mam pytanie, a kiedy jakiś prank? A właśnie, jeszcze to mi się przypomniało. Prank? A nie będzie, ale nie będę zdradzać. Dobra, bo ja mam pomysł. Ale ogólnie teraz mi się przypomniało, to będzie, że mam pytanie, że miałam jeszcze wywiad. I jeszcze wam tam znam, gdzie będzie ten wywiad i dalej. Tam mam wszystkim znać, ale no dość fajnie, można się dużo dowiedzieć, co sądzę na różne tematy. No i dobra, pa! Buziaki!